Mandero, widzę. Gramy sobie znowu kwalifikacje w Need for Speed Unbound. Zapraszam na Twitcha, na którym ostatnio streamuję bardzo dużo grindowania z Unbounder. Hej, chciałem ci tylko życzyć powodzenia. Dzięki, Ryder. Muszę tylko dojechać do mety przed innymi. Masz jeszcze tę zasypkę? A czy Mustang rocznik 77 ma silnik V8 o pojemności 4,7? I co rozumiem? Pamiętaj, syp wszędzie, ale naprawdę wszędzie. Wątpię, żeby ten lancer mi zabił. Zrobiłem się na tym toku driftowym. Dobre wieści. Cokolwiek się Szkoda. dzisiaj wydarzy, jesteśmy ustawieni, przyjacielu. Co masz na myśli? Poszukaj mnie po wyścigu. Otwierają się poważne drzwi przed tym zespołem. A. No i okazało się, że test nie stawia tylko na nas. Zrobiłem przy okazji pole stara na streamie i doszedłem do wniosku, że na klasę S+ zrobię sobie Mercedesa. Pokażę wam go po kwalifikacjach. Bo tak w sumie, jak mówiłem, chciałem być oryginalny. Jeszcze żadnym nic odpowiedzi nie miałem Mercedesa. To jest chyba jedyna marka, jakiej nie miałem. Pomyślałem sobie, że mógłby nie spróbować czegoś tak ekstrawaganckiego. No i prawdopodobnie mówię to na streamie. Tak, mówię to na streamie na odcinku. Ten samochód jest najlepszy. Ten samochód jest najlepszą hybrydą w grze. Zbudowany pod drift, potrafi świetnie driftować i jednocześnie trzymać się asfaltu. Może nie w takim stopniu jak Lotus. Zaraz wam to pokażę, widzicie, driftuję. Nie pokażę wam tego, ale mam ustawione na maksy ten samochód pod drift. Ukłony driftowe, zawieszenie też zrobione. Czyli teoretycznie powinien się trzymać drogi tak jak Lotus. No, widzieliście, że świetnie driftuje, bardzo dobrze. Oj, zrobię to nad tym driftem. No właśnie. Nadrobimy to spokojnie. Ten laser jest zdolny do tego. Zakładu? Dużo. Nie żałuję, bo cię. Zaraz, wolałabym, żeby to się nie powtórzyło. Ja mam 10 metrów. Zaraz nie zrobię. Centrala jednostka przechwytująca jest na miejscu. Ten samochód kurnego Lotusa nie ma problemu z formacją. Powinno. Czysta. O, wreszcie znalazłem tego samochodu. Jednostka przechwytująca się chwali. No nie wiem, czy się uda. Dużo fejli po prostu. Tu jednostka przechwytująca. Nie wejdźcie nam w drogę. Dalej głośno. 180 metrów, 200% trasy, tyle co zostało. Może się uda. Wchodzi po mnie zepchnie. Chodźcie. Ja mam tyle czasu, 20%. Teraz nieczysto. Pewnie. Myślisz, że zasługujesz na moją kasę? Uda się, uda się, uda się. Jednostka przechwytująca na miejscu. Uda się, uda. Uff. No ale nie możemy popełniać tak dużo błędów w trandzie. Czasami w
wpadniesz w taki niekontrolowany pościsk, tylko dlatego, że mówię przez to mieszane ustawie prowadzenia. Wydychaj spaliny! Jeśli chcą zatrzymać Chase'a, muszą wysłać całą armię. O właśnie, pokazałem drift, teraz pokażę jakieś glifowo. O, widzicie, jak pięknie to jest. Jak lotus. Oczywiście ten build wziąłem z YouTube'a. I zdziwiłem się tak, że dlaczego dość robią ten samochód pod grill. Zrozumiałem to właśnie po tym, jak kapnąłem się, że to jest hybryda, tak jak już mówiłem wcześniej. Idealny hybryda gripu i drifta. Jeden z wielu samochodów tej grze, które można w zasadzie zastosować oba style prowadzenia samochodów. Daniak na miejscu. Zaraz będzie po wszystkim. Ten wóz prowadzi jakiś samobójca! Pobiegło. Czemu on jest wtedy meza? Ja bym nie napisał tego rozwoju. Centrala, tu Tajniak. My też ścigamy cel. Dobry. Do wszystkich. Jednostka przechwytująca przyłączy się do pościgu. Dla Tajniaka to już koniec gry. Czasami jeszcze nie mogę się przestawić na tą fizykę driftu z Zandonga. Tutaj baku wiecie. Udało się tak fajnie przedłużyć ten drift. I na pewno nie walno go w tą ściankę. Nie martwię się! Tutaj nie ma jeszcze przedłużenia driftu. Jest trzeba już. Uwaga, jedzie ładnie! Cel się rozbił! Dużo błędów w tych aplikacjach na pewno. Mimo tego, że nie zmieniłem poziomu trudności. Start, no i helikopter, to jest. Witam pana helikoptera z telewizji. Proszę kręcić ten wyścig. Będzie perfekcyjny. Może szybko źle skończyć. Hała, hała. Centrala, dobra, ścigamy podejrzanych. Najlepiej jest tym razem walać taki delikatny drift. Cholera, co odciągnął nas? Znaczy coś takiego, o. To jest pseudo mini drift. Okay. Do wszystkich. Jednostka przechwytująca gotowa załatwić cel. Ten kierowca to jakiś błazen! Nie utrzymasz się na pierwszym miejscu! Centrala! Wypadamy! Napiszcie w komentarzach, jak to było. Tak, pięknie, to speeder. Bardzo mocno obrywamy! Która jest wasza ulubiona z tych trzech? Hit i wartości Antony. Jest właśnie zrobione. No i góra. Wejdziemy do góry. Okay. Co tam kierowca wyprawia? Chce się wzbić w powietrze? Centrala, macie teraz oko na niebie! Utrzymasz się na prowadzeniu? Centrala, my też gonimy cel. Załatwiła nas ta gnida. Rozwalcie ją! Jednostka przed nie robię takie ćwierćki policjanki. Wygrana na przykład kwalifikacji. Co teraz czasem zrobisz? Teraz było. Teraz. Ojej, bardzo chwili. Mafio, używamy litera. Super, 200 kółek. Może wystarczy na tego Merola. To co robi? Oh, hej, Smarku! Gratki! Woo! Wiesz, że wszyscy stawiają na ciebie? Albo Jasmine w Lake Shore Grand? To ile można na mnie zarobić?
No właśnie. Chcę ci coś zaproponować. Gdzie jest Jasmine? O, hej! Hej. Co ty robisz? Więc jesteś w finale. W końcu będę mogła cię pokonać. To jest właśnie to. Ludzie żyją tą historią. Tak, dzięki tobie. Tak, dzięki mnie. Ale wiecie, jak ją ulepszyć? Niespodziewane zakończenie. A co jeśli wcale nie chcesz wygrać? Co? Chcę wam pomóc zakończyć ten konflikt. Posłuchajcie, Alek proponuje nam wszystkim działkę za ustawienie finału. Co ty pieprzysz? Myślisz, że pójdę z nią na układ po tym, co nam zrobiła? Przypomnij sobie, po co tu jesteś. Kasa, nie? Rozejrzyj się. Prawdziwe pieniądze robi się teraz na zakładach. Kogo obchodzi wygrana w wyścigu? Poza tym, którekolwiek z was wygra ten wyścig, twój szef straci dużo kasy na zakładach. A sama wiesz, jak nie lubi przegrywać. Wiesz co? Lepiej spadaj, zanim powiem Alekowi, co kombinujesz. Jestem tylko posłańcem! Jesteś pewna, że go znasz? Ja się nie podłożę. Weź się! Nieźle poszło. Nigdy nie stawiasz na jednego konia, co? Nie schrzań tego. Pomyśl o Rajdelu. Nie wspominaj o Rajdelu. To koniec. Mówiłam ci, jak to działa. Otwieram drzwi i robimy kasę. To były te drzwi! To były drzwi! Pieprznęło. Family is back, tak? Mówiłem wam, że coś tu jest nie tak z tą gościową. Więc tak się wczoraj skończyło. Wyszło się do zwrotka. Nie wiem, kto mnie bardziej rozczarował. Test czy cała ta scena? Ustawianie wyścigów. Nie powinno tak być. To nie w porządku. Ale teraz się ciebie boją. To znaczy, że się liczysz. To jeszcze nie koniec. Nagle okazuje się, że Tess jest tutaj złoczyńcą. Co jest? A to na streamie, dobrze. Co się stało? Co ty tu robisz? Gdzie Rajdel? Wyszedł. Pytałam Aleka o to, co mówiła Tess. Czy chciał, żebym się podłożyła? To prawda. I co ty na to? Odmówiłam mu, no i nie był zachwycony. Pomyślałam, że przyjedzie potem tutaj i nie chciałam, żeby to spotkało Rajdela. No cóż, dzięki. Alek chyba zawsze miał to gdzieś. Zależało mu tylko na kasie. Znam to uczucie. Słuchaj, nie brałam udziału w tym, co się stało 2 lata temu. Pochwaliłam się tylko Alekowi, gdzie pracuję. No i... To dlaczego zniknęłaś? Z naszym samochodem. Miałaś 2 lata, żeby to naprawić. I co, tak po prostu tu wrócić? Pamiętasz, co mówił Rajdel? Że mnie przygarnął, kiedy nikt inny nie chciał. Nieważne. Ja nie daję drugiej szansy i sama tego nie oczekuję. I co teraz? Wiesz, że Alek nie żartuje. Co zamierzasz? Uderzę tam, gdzie go zaboli. Uwolnię jego kolekcję. Wchodzisz w to? Może tak. Zadzwonię. Ale nadal chcę wygrać ten wóz. Dobrze. Nie, ten Hunter tak brzydki. Postać ją. Hej, Smarku. Odzyskajmy ją. Dobrze.
Nie mieli znać. Dziękuję wam za uwagę. To były ostatnie kwalifikacje. Zapraszam na streamę. Możecie zobaczyć, jak grinduję do Granda już teraz. I w następnym odcinku kończymy historię albo będą wam. Dziękuję za uwagę i miłego dnia. Trzymajcie się, cześć.